Spróbować się odwiedziłem w Siedlce. Jest ze mną Artur Kozłowski, właściciel siłowni Kuźnia Formy w Siedlcach. Siemano. Siemanko, witam się. Dzisiaj troszeczkę porozmawiamy z Arturem. Nie będę go tutaj męczył, bo muszę zrobić trening, ale na szybkiego. Artur, powiedz, w którym roku założyłeś tutaj Kuźnię Formy i skąd w ogóle pomysł? Pomysł od tego, zacznijmy, że od 86 roku uprawiałem podnoszenie ciężarów już jako 15-latek i takie marzenie było, żeby kiedyś mieć swoją siłownię. Przyszedł ten moment, to była jesień 1993 roku, kiedy nieoficjalnie już była otwarta kuźnia, a takie oficjalne otwarcie nastąpiło w lutym 1994 roku, ale od 1993 roku, od jesieni, bodajże to był listopad, już Kuźnia Formy istnieje po dziś dzień i w aktualnym momencie mamy już 3 kluby w Siedlcach, ulica Warszawska, jeden klub jest w Atlasie w centrum miasta i ulica Sokołowska, najnowszy nasz obiekt. No i szykujemy się do otwarcia kolejnego obiektu, ale na razie nie będę zdradzał gdzie. Dobrze, tak jeszcze powiedz może. Może Artur, powiesz coś o zawodach kulturystycznych, z jakimi osiągami ty tam startowałeś? Zanim zacząłem startować w kulturystyce, to koniec lat 80. startowałem w podnoszeniu ciężarów. Tam też miałem mniejsze czy większe sukcesy, ale od początku samego moim takim docelowym sportem to były sporty sylwetkowe. I tutaj rozpocząłem starty w 90. roku w tak zwanych Mistrzostwach Województwa Siedleckiego, które były organizowane w TKKF-ie w Siedlce i później co roku, to były pierwsze mistrzostwa, tak? I później co roku były organizowane albo w Siedlcach, albo w Mińsku Mazowieckim. I tu startowałem do 1997 roku i z reguły stawałem w każdym z tych turniejów na podium. Przeważnie to było drugie, trzecie miejsce. Jakoś nie udało mi się pierwszego miejsca w tych zawodach zdobyć. Pierwszy taki start na arenie ogólnopolskiej to był 91 rok w Tomaszowie Mazowieckim, Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 23 i tam startowałem w gronie najznamienitszych zawodników, właściwie z tego rocznika był po dziś dzień w gronie chyba najbardziej znanych w Polsce, czyli Piotrek Głuchowski, czyli Łukasz Kazimierczak, Jurek Pisulski. I jeszcze mógłbym wymieniać tych, którzy wtedy stanęli w szranki. I taka ciekawostka, w kategorii do 80 kg na scenie, potężnej scenie, która miała około 15, może 18 metrów szerokości, staliśmy w 4 rzędach, bo się nie zmieściliśmy. Mam tutaj takie zdjęcie, takie ujęcie, to później mrówka zrobi. Pokażę. Ilu zawodników w kategorii, tylko kategorii do 80 kg. Jak mi ktoś mówi, że teraz kulturystyka przeżywa w Polsce boom, okej, moda jest, moda propagowana przez media, przez różne kanały, szczególnie na internecie, ale jakbyście chcieli zobaczyć, jaka ilość była startujących w tamtych czasach, gdzie w kategorii startowało 40, 30, 50 nawet zawodników, tak były niektóre imprezy, no to byście wtedy mieli skalę porównawczą. Jak teraz się rozwija kulturystyka, jak wtedy? Teraz wszystko macie, macie sprzęt, macie używki, macie suplementy, macie wiedzę, macie wszystko to, czego myśmy kiedyś nie mieli, ale ile nas wtedy startowało, ile pasji w nas było, ile było zaangażowania, to tylko świadczy o tym właśnie materiały z tamtych zawodów, pokazujące, jaka obfitość w zawodników była w poszczególnych kategoriach. Teraz powiedziałbym, że tak bardziej jest to medialnie robione. Kulturystyka została wypromowana przez celebrytów, przez modę na zdrowy styl życia, co jest mniej więcej tak około 25-30 lat za Ameryką. Bo to, co w Ameryce było 25-30 lat temu, teraz u nas stało się modne już od iluś tam lat, tak? I gdzie to ten trend idzie z takim bardzo dużym opóźnieniem za oceanem. I bardzo dużo aktorów, muzyków, tak jak powiedziałem, celebrytów uprawia sporty sylwetkowe i nie w celach wyczynowych. W celach rekreacyjnych po prostu dobrze wyglądać, żeby mieć fajną sylwetkę. Dzięki temu mają lepszy pijak, tak? bo to się podoba ludziom. Mnie bardziej podoba zdrowa sylwetka wysportowana w roku 75. W kulturystyce to na pewno ta sylwetka będzie bardziej, że tak powiem, widziana miło przez swoich odbiorców.
jak sylwetka takiego bluzeczka, tak? No tak to, tak to jest, po prostu tego nie zmienimy, bo takie, takie są percepcje na naszego umysłu, naszego, naszego postrzegania, że zawsze będziemy szybciej zawieszać oko właśnie na tych sylwetkach zgwałtowanych niż na tych sylwetkach lekko odmuszczonych, bym powiedział, no tak? Kulturystyka, od której zacząłem, tak? 90 rok, pierwszy start mistrzostwa województwa, 91 mistrzostwa polskich juniorów, 92 Puchar Polski, Puchar Pomorza, 93 również Puchar Polski, Puchar Pomorza, mistrzostwa Polski i tak dalej, i tak dalej. Pierwsze osiągnięcie? Starty do 97 roku. Potem 11 lat przerwy w startach. I później powrót w 2013, bodajże, jak dobrze pamiętam, na scenę i start we wszystkich możliwych federacjach, jakie w Polsce były. Także medale mistrzostw Polski mam ze wszystkich federacji, które w Polsce istnieją. Jeżeli chodzi o mistrzostwa Europy, mam 4 medale z 3 federacji. Mistrzostwa Świata, tytuł Mistrza Świata Federacji WPF, moje najbliższe sercu, bo tam już właśnie dla tej federacji organizuję 10 lat zawody w kulturystyce i fitness w Siedlcach, eliminacje do Mistrzostw Europy, eliminacje do Mistrzostw Świata. Tam w Neapolu w 2014 roku do Mistrza Świata w swojej kategorii weteranów plus 40 lat, bo już taki wiek osiągnąłem. Co więcej, no zaliczyłem w sumie od 90 roku, bez mała pewnie będzie około 100 startów. W 2016, to był 16, był 17 rok, poczułem zmęczenie materiału, powiedziałem teraz stop, może kiedyś jeszcze wystartuję, tego nie wiem, nie powiedziałem, że nie, ale zająłem się rozwojem swojej kuźni i tak powstają właśnie kolejne obiekty, które są też spełnieniem moich marzeń o tym, żeby mieć coraz lepsze, coraz nowocześniejsze obiekty na miarę możliwości finansowych i żeby po prostu wyprzedzać rynek, tak, żeby pokazać ludziom tak naprawdę tą różnicę, od czego zaczynałem, jak tutaj mam wyposażony stary później na warszawskiej i jak po kolei kolejne obiekty są wyposażane. Dobra, dziękuję za krótki widziadzik i ja lecę się rozgrzewać i dzisiaj robimy z Marcinkiem martwe ciągi. Tutaj tak docelowo przyjechaliśmy zrobić dobry trening. No i pokażę wam tutaj tą całą kuźnię, tak? Jak tutaj wszystko to wygląda. A na pewno odwiedzimy nowy obiekt. Może nie tak szybko, ale obserwujcie mój kanał, także na pewno taki filmik zobaczycie. Także ja lecę. Lecimy z treningiem.
No i kończymy dzisiaj trening. Ja z wynikiem 140 kg dzisiaj kończę. Tak jak mówiłem, jeszcze nic nie dokładam, na spokojnie wszystko. No i lecimy do domu, tak, zmęczeni, ale trening udany. Siłownia bardzo fajna, także mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. No i jeszcze tutaj zagoszczę na pewno w Sielcach nie raz. Także zostańcie z moim kanałem na dłużej. Odwiedźcie, jeżeli będziecie w Sielcach, polecam kuźnię formy. Także naprawdę, naprawdę fajna siłownia. Można tutaj zrobić trening do porządku. Także ja już dzisiaj się z Wami żegnam. Widzimy się za tydzień. No i jeżeli się podobał filmik, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, udostępnijcie znajomym i widzimy się oczywiście za tydzień. Pozdrowionka!